Każda wyprawa wędkarska pisze wyjątkową historię. A tym razem zapowiada się naprawdę ciekawie, bo ruszamy w podróż do Holandii. Mekki street fishingu. Na miejscu czeka już na nas Kuba, który będzie naszym przewodnikiem po amsterdamskich kanałach i mamy nadzieję, że pozwoli nam to szybko odnaleźć się w labiryncie miejskich kanałów. Skomentujesz podróż? 16 godzin, koniec. 16 godzin jesteśmy w Amsterdamie, super. Moment. Kamil, ile pudełek zabierasz? Co? Ile pudełek zabierasz? Muszę jednego się pozbyć i powinno być jak akurat. Siema. Witamy w krainie wiatraków. Cześć. Siema. Witamy ze słonecznego Amsterdamu, do którego dotarliśmy wczoraj późną nocą. Szybkie przedstawienie ekipy. Jestem ja, Kamil, Andre, nasz kumpel z Niemiec, Ramzes i Kuba, który jest miejscowy. Chłopaki, jak widać, stragan przygotowania. Tak, chce pan coś mówić? Do przygody z wiatrackimi rybami. Panią sprzedam. Będziemy szukać grubych okoni i sandaczy. W Amsterdamie raczej możemy spodziewać się mniejszych sandaczy, ale zabawa powinna być świetna. Tak, i oprócz łowienia ryb chcielibyśmy wam powiedzieć kilka słów o tym, jak wygląda taki trip do Amsterdamu. Zaczniemy od drogi, czyli 16 godzin w aucie. Masakra, ale odespaliśmy to, mamy piękny, pogodny ranek. Taki ma być cały tydzień, a póki co jedziemy ogarnąć zezwolenia. Zezwolenia to dosyć prosty temat i można je kupić w sklepach wędkarskich. Pamiętać jednak trzeba, że duża część sklepów jest nieczynna w poniedziałek. Na szczęście można to w prosty sposób ogarnąć również przez internet. Koszt składki rocznej to 30 euro plus dodatkowe 10 za łowienie w nocy. Słuchajcie, a teraz sprzedam wam tipa na amsterdamskie łowienie, żeby nie pakować się w centrum Amsterdamu samochodem, gdyż parkingi są bardzo drogie. Lepiej przejechać sobie na stronę Zandam, stanąć koło promu, opłacić taryfę dzienną za 9,60, przepłynąć za darmo promem do Amsterdam Central i zacząć zabawę. 4 dychy w kieszeni, 4 dychy euro, nie jakieś złotówki. W Amsterdamie, więc koniecznie musieliśmy zabrać ze sobą karty pamięci, bo będzie dużo ryb. First fish on the trip, yeah! Pałkoń. Nie było to najpiękniejsze wypuszczenie. Kolejne okonia Kamil jeszcze nie złowił, bo nie może łowić, bo nie ma zezwolenia. Dziękuję. Ha, ha, ha. Kamil! Lepsza! Bardzo lepsza.
okoń? No to okoń. Kamil podbiera rybkę. Kolejne miejsce, kolejna przynęta, tym razem M-Tail. No i tak ciężko się dobrać do tych ryb, ponieważ nie możemy znaleźć jeszcze schematu, według którego żerują, ale się staramy, staramy. Więc ja ją wypnę teraz na spokojnie i wypuszczę. 40 nie ma, jest 37, dobry prognostyk. Do wody, pa. Siemanko, kolejnym tipem na amsterdamskie łowienie jest łowienie wzdłuż murków, gdyż woda jest duża, a ryby jednak szukają jakiejś wolniejszej wody, spokojniejszej i dlatego lubią ustawiać się wzdłuż tych murków. Dlatego warto obejść, zrobić sobie pieszy wertykal, czy rzucać i zwijać, to jak woli. Kamilowi niestety Kuba nie wytłumaczył, że rzucamy po stronie wody. Po stronie wody rzucamy, tu jest woda, tu nie rzucamy. Kamil, z tej strony! Lepszy. Kuba, bieg. Oj, lepszy okoń. Kamil, po bardzo słabym dniu łowisz w końcu drugą rybę. Jak się czujesz? Jak koleś, który przez cały dzień nic nie łowił i nagle złowił drugą rybę. Nie zazdroszczę uczucia. Jak nazywa się ten gatunek? To makrelius pospolity. Makrelius. Albo te. Ogigloki to są. A co takiego? Ogigloki. Kolejny dzień zaczynamy jeszcze w nocy, jest chwila po czwartej, a na wodzie chcielibyśmy być z godzinę przed wschodem słońca. Jak ci się wstawało? W ogóle mam zamiar wstać za jakąś godzinę dopiero. Siemanko. Siema Kubuś. Wyłączyłem budzik, mówię, jeszcze dwie minuty się kimnę. Znaczy poleżę dwie minuty i prawie zaspałem. Też na tak zawsze. Nie rozumiem jednej rzeczy. Chodźcie. Chodźcie z nami. Wy też nie rozumiecie, jak można zostawiać brzegi od pizzy. Przecież one są najpyszniejsze. Co za ludzie, co za kraj. Holandia. Chyba to opowiedz, gdzie są te sandacze, jak robią? Tam na przyziemi, tam one przy brzegu tak... Stoją i na nas czekają, z otwartymi pyszczkami, żeby tylko jeść nasze przynęty. Także trzeba się jakiegoś sikary im tam rzucić. Ryba. W pierwszym podbiciu. A, spadł. Pierwszy rzut, pierwsze podbicie i spada ryba. Dzień dobry, Holandia. Nie. To... Chyba winda. Malutki. Konsumpcyjny, idealny. Restauracyjny. Rozmiar. Sandacz snack. Pierwsza rybka poranka. Nie wiem, które to już branie, które udało się właśnie do końca wykorzystać. W pierwszym rzucie, w pierwszym opadzie była ryba, ale spadła. Później kilka nieśmiałych dotknięć. No i jest taka fryta. Fish hunterek 10 cm. Jakieś brania to tam było, czy nie? Tak. Nie, tam nie. Tak, ogień. A nic na razie, brań za mnie? Fish hunter, guys!
Fish Hunter 10 centimeters. O, perch. No i chyba wiadomo, o co chodzi z tymi popukującymi delikatnie sandaczykami. Możliwe, że tam kręcą się też całkiem przyzwoite okonie i walą w te spore gumy. No bo jednak Fish Hunter 10, a perch nawet nie 30. Jupi! Łowimy rybki w ciemnościach. Co, w pierwszym opadzie. Słuchajcie, dużo brań, masa, ale niestety to są ryby takiego rozmiaru i ciężko się je zacina, ale świetna zabawa. Coś się dzieje. No, całkiem przyzwoity. Całkiem, no. Kolejny nieduży restauracyjny rozmiar. Tak podobno tutaj na nie mówią. Tym razem guma przygnieciona od dołu. Klasyczny gnieciuszek. Powoli siadają te sandacze. Z tego co Kuba mówi, to jest dobry prognostyk. Dużo białorybu się spławia. Czyli w tym momencie sandacze powinny przestać brać. Chwila przestoju i może wiadą ładniejsze okonie. Ale jeszcze spróbujemy coś wydłubać. Nie kaban, ale fajny okonek. Na nowość na przyszły sezon. Czyli cykada, 26 gramów. Agresywna praca. I walnięcie też równie agresywne. Słuchajcie, zaczęły działać wirujące ogonki. Jednak potrzebują wibracji, żeby pobudzić się do żarowania. Confidence, yeah. Promise I'm really this astonishing. And yeah, you're now viewing the greatest of all time. No need for thank yous, the pleasure is all mine. That's my confidence. Yeah, that's right. No downplaying my accomplishments. You call me arrogant, I take it as a compliment. I got that confidence. Come on now. Myślisz, że sondacz? Nie, to na winę. Nie, no zobacz, co to jest. Trzydziestaka można ogrywać, nie tam jakieś. Pierwszy rzut shallow killerem i wahadłówę zgarnia sondacz. Takie rzeczy to od razu widać, że nie w Polsce. Łukasz! Nice. Nie, wcale nie są aż tak dalej. Mówię ci, to takie srebrne rybki, one żerują na takich srebrnych rybkach. Ma błyskać porządnie. O! Są dobre ryby. Nowe wahadłóweczki łowią jak złe, co? Mhm. Wcześniej sandacz, teraz okoń. Ciekawe, czy mam gdzieś taką wahadłówkę. Na pewno gdzieś mam. Chyba w aucie. Wygrałem życie, mordo.
patrz. Cholera, widać, kto ma większego. I słuchajcie, weszły fajne okonie na żarcie. I co najlepsze, działa duże srebrne wahadło. Próbowaliśmy gum, woblerów i okazało się, że duże żelastwo. Klasyka. Pan Jakub to jest szef. Powiedział, trzeba łowić na wahadło. No i oczywiście na wahadło wjeżdżają od razu ryby. Niesamowita zabawa. Miasto ma swój niepowtarzalny klimat. Jednak będąc w Holandii musieliśmy też odwiedzić miejsca mniej uczęszczane, z dala od miejskiego zgiełku. Ten poranek spędzimy na przedmieściach, gdzie w ciszy i spokoju poszukamy szczupaków. Trochę inny klimat, bardziej łąkowe kanały niż miejskie, ale street fishing jak najbardziej jest i okonica, ulicznica. Ty kurde, dobra ryba, chodź. Tak, 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 tak. Tu okonie łowiłem, to nie że. Bardzo, jak na te warunki. Zmieścisz go? Zmieścisz. Poprawię w tym miejscu, gdzie straciłeś. Może jakimś cudem. No i chyba ten cud jest, nie? Myślisz, że możemy robić sobie zdjęcie z nią we dwóch? Ty głupie. Ja pierdzielę. Akcja sezonu. Łukasz, straciliśmy w zasadzie jego rybę we dwóch. Po prostu wzięliśmy długi street fishingowy podbierak, którego używaliśmy w Amsterdamie. Tutaj sztyca na nic, jeśli kosz jest za mały, bo jednak polujemy na trochę większe ryby. No i nie zmieściliśmy ryby do podbieraka. To tak naprawdę rzucałem obok i jeszcze tak od niechcenia zrobiłem jeden rzut na miejscówkę, w której stał Łukasz. No i na 99% zaciąłem tę samą rybę, którą kilka minut temu straciliśmy. Z tej samej mety też obrotówka, tak samo nawet zażar gdzieś tutaj na samym końcu. Wypuszczamy rybkę i ciśniemy dalej, bo w końcu mamy realną szansę połowić ryby. Potężne holenderskie okonie. Zbliża
zbliża się 12, a upał stał się nie do wytrzymania i nawet drobne oksy, które łowiliśmy, zaczęły szukać cienia, więc szybka decyzja, zmieniamy miejsce na trochę większy kanał, trochę głębszy, gdzie woda jest może trochę chłodniejsza, a ryby bardziej aktywne. Fajna akcja na tych płytkich kanałach, złowiliśmy w zasadzie we dwóch tego samego szczupaka. Najpierw spieprzyliśmy podbieranie, właściwie bardziej ja za małym podbierakiem i Łukaszowi niestety ta ryba spadła. Wrzuciłem po większy podbierak i mi ta ryba uderzyła, więc wspólnymi siłami doholowaliśmy go w końcu do brzegu. Ale poza tym szczupakiem, oprócz małych okonków, w hurtowych ilościach nie wydarzyło się nic. Zobaczymy tutaj. Popołudnie poświęciliśmy na regenerację i przygotowania do wieczornej tury. Będziemy łowili na dużej rzece, co wiąże się z reorganizacją pudełek z przynętami i przygotowaniem nowych zestawów. Na szczęście sprzętu nam nie brakuje. Jak widać, Fish Hunter 15 to wcale nie jest taka selektywna przynęta. Niby spora, ale tych rozmiarów nie ma się co bać, bo sandacze się ich absolutnie nie boją. Kilka słów o wędce, której zdecydowanie najwięcej podczas tego wyjazdu używam. W zasadzie używam dwóch wędzisk, ale ta zrobiła mi największą robotę, czyli Joe's Zander Special. 198 cm długości, do 28 g wyrzutu. I jest to sandaczówka taka, jaka powinna być. Szybka, kosa, niesamowicie czuła, lekka, z zapasem mocy w dole, by wciąć wielką rybę z twardym podniebieniem. Przy takim łowieniu, jakie tu sprawdzało się najlepiej, czyli Fish Hunter 10,5 cm, do tego główka 12-15 gramów, grało to idealnie i naprawdę, jeżeli szukacie wędziska, które będzie uniwersalne, wędziska, które będzie bardzo szybkie i przeznaczone do łowienia sandaczy właśnie taką metodą, po prostu klasycznym opadem, to wędzisko spisze się idealnie. Ramzes, dwa słowa. Sprawdzony Fish Hunter, Free Rig, pierwszy rzut. Fish. Taka podbielakowa już. Kolejna rybka, naprawdę strzelają rzut za rzutem. Fish Hunter 10,5, 15 gramów i bum. Ciśniemy dalej, póki biorą. Tym razem trochę lepszy sandacz. Furio zażarty tak, że aż go nie widać. I spod samych nóg. Spod samych nóg. Więc szybko go uwalniamy i łowimy. Ryba. No chyba podbielakowa. Jupi. Pięknie. No będę miał fotę z sandaczem. W łowieniu okoni towarzyszył mi Joe's Light Fun. 2,02 długości, ciężar wyrzutowy do 10 gramów, czyli taka uniwersalna okoniówka. Z jednej strony mamy niewielkie przynęty gumowe, z drugiej strony obrotówki, wirujące ogonki, czy też niewielkie woblery. Dodatkowo dość głębokie ugięcie, ta wędka świetnie optyzuje wszelkie odjazdy, nawet niewielkich ryb, więc do takiego wszechstronnego okoniowego łowienia to bardzo fajny wybór i z niego skorzystałem.
kilka dni w Amsterdamie dobitnie nam pokazało, że wędkarstwo to nie tylko umiejętności, odpowiedni sprzęt i najlepsze przynęty. Często przychodzi nam zmierzyć się z czynnikami, na które nie mamy zupełnie wpływu. Holandia przywitała nas piękną pogodą i wysokimi temperaturami. To super warunki do zwiedzania, jednak niekorzystne, jeżeli chcemy skupić się na łowieniu. Mimo trudności udało nam się złowić kilka fajnych ryb i całą masę tych mniejszych, które dały nam dużą frajdę i nie pozwoliły na nudę. Wiadomo, chcielibyśmy więcej, jednak na to przyjdzie jeszcze czas. Może wiosną?